Na pewno dla dzieci malowanie pisanek, kolory, później ewentualnie tam zdobienie koszyczków, święcenie jajek to ma jakąś folklorystyczną, czyli związaną bardziej z zabawą wartość. Ale patrząc z punktu widzenia Biblii i historii Jezusa, no to w ogóle jest jakaś kompletna pomyłka. To absolutnie nie był kolorowy dzień, to nie był dzień jedzenia, wesela czy różnych takich rzeczy. To był, można powiedzieć, najsmutniejszy dzień w życiu uczniów Jezusa, bo o ile jeszcze to wszystko, co działo się w Wielki Piątek, no to adrenalina, strach, ucieczka i tak dalej, to potem wycieńczeni, zmęczeni poszli spać. I teraz budzą się rano w sobotę, i, te, i tu jest właśnie, mówię to najcięższe. Zaraz, to wczoraj to był zły sen? Czy też to jest naprawdę? No i jednak docierało, że naprawdę, że ich pan został zabity i leży w grobie. Ale, co ciekawe, choć byli w strachu, choć, zaraz pokażę, nie dowierzali w to, co Jezus im mówił, to jednak, pomimo tego stanu emocjonalnego, trwali razem. Możemy zobaczyć Ewangelię Łukasza, 24 rozdział, kiedy dowiadują się o tym, że Jezus zmartwychwstał, czyli to już jest świt następnego dnia, to możemy zobaczyć, w jakim stanie byli. Lecz słowa te, 11 werset, lecz słowa te wydały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. To jest właśnie ten czas, kiedy myślisz, że Boże Obietnice to fikcja, to może piękna bajka, ale życie jest całkiem inne. To jest sobota, a potem jest niedziela, poranek, zmartwychwstanie i wszystko rzeczywiście staje się rzeczywistością. To nie baźni, to słowo Boże, to obietnice samego Boga.